No, także czytało się wreszcie. I wreszcie mogę ruszyć dalej. Dalej z poznawaniem tego przykrego budynku, jakim jest opuszczony szpital w Silent Hill Alchemist. Znaczy nie Alchemist, Alchemilla. No. Okej, ja skończyłem na tym, iż albowiem, że... Aha, I need key to open it. Na czym skończyłem? Powinien mieć z któregoś pokoju, raczej chyba klucz jakiś. Bynajmniej legalnie. Ten pokój zwiedzałem. Nic w nim nie było. Nic nie dostałem. Zero dostałem. Nawet w pierdzielu nie dostałem od jakiegoś potwora. Na razie nawet nie musiałem nigdzie uciekać. Także jest wszystko niby na najlepszym stopniu porządku. W najlepszym stopniu to jest bardzo porządnie wszystko ogarnięte. Ogólnie popatrzyłem już sobie tak trochę jak długa ta gra jest. Ta gra jest na 2-3 godziny. Także ona nie jest full długa. To nawet dobrze, nie? Chociaż zależy, jak to się pałęta po całym budynku. Jak taki totalny idiota i przygłup, czyli ja. To się teraz pałętam. To jest niepotrzebne pałętanie się po pokoju. Następne piętro. Trzecie piętro. Czy byłem na trzecim piętrze? Chyba nie. Coś mi się wydaje, że chyba nawet nie byłem na trzecim piętrze. Dzień dobry. Ale nie, byłem, bo tutaj mówiłem o tym, że mieli węzeł, radiowęzeł swój jedyny, niepowtarzalny, piękny. Tego nie mogę otworzyć, tego też nie mogę otworzyć. Dużo rzeczy nie mogę otwierać. Dlaczego? Radio, młotek, parę gwoździ. Aha, no, to jest ten creepy śmiech dziecka w pokoju pustym. A za oknem mgła. Czy znaleźliście to pewnie jakiś odpech mgły, bo jest niewyraźny tak bardzo? Nie mogę otworzyć. Otworzył. To jest pokój pijaka. Tabletki, alkohol. Ogólnie ostra faza łączenia alkoholu z tabletkami. Polecam, jest dobre kopnięcie. 303 to jest. Ogólnie muszę sobie zapamiętać, bo wiem, jedną rzecz się dowiedziałem, muszę zapamiętywać numery pokoi i co w nich było. To jest dziecko. Dobra. Dziecko to będzie ważne, 301. Tego nie mogę otworzyć. Tu jest alkoholik, jest 303. 304. 304 to jest to zrujnowane. Ja pierniczę. No dobra, to jest klucz, który miałem znaleźć. A tu jest pielęgniarka, która ma paraliż całej chyba lewej strony ciała, coś w tym stylu. Jest z tobą w porządku? Masz oczy jeszcze? Nie, ma wydubane. Widać. Widać, ma wydubane. Dubała się w oczodołach za bardzo, bo ją to denerwowało i wydubała. Wydubała się idiotka oczy. Albo ktoś jej wydubał. Może ten? Piramid do głowy?
Właśnie, ciekawe, czy w tej modyfikacji umieścili piramidę okułego. Fajnie by było. O, to był wspaniały gość. Wspaniała historia z nim była. Tyle razy, ile ja musiałem powtarzać momenty w niektórych częściach przez niego w Silent Hill, bo sterowanie mi robiło gnoja. I on za często dawał mi po dupie przez to, za często. No ale nic. Mamy to, co mamy, mamy klucz. Zapewne tu muszę otworzyć, tak, jest otwarty. I tu mamy coś. Tu mamy coś ważnego. Kod personalny. On the door. No tak. If you forget the password. No tak, nam się zapomniało wszystko, znaczy temu naszemu gościowi. Seems correct to be product the git in the number of your reference room. The git? Present 3? O, czyli mam co? Mam pomnożyć, tak? Czy dodać? Pierwszy room jest z TV-kiem. Pierwszy room to jest 202. Pamiętam to jeszcze. A patient with a heart condition. To jest to z pikawą. Z pikawą mieliśmy chyba 201. Trochę sobie polatałem jeszcze, żeby to zrobić przed nagraniem. Nie będę tak ciągle latał, bo ciągle jest to czas dłuży jak cholera. No i tak, to jest drugi. Little girl. Trzeci pokój. Z tą dziewczynką, z tym misiem. Kiziu, misiu. I tam jeszcze jakąś lalką na oknie. No to jest trzeci, czyli to jest 301, bo 302 jest zamknięty. I następny, and the fourth room. I hate because the octopus is cranky drunk. Okej, czyli to jest pijaka pokój, zapijaczonego człowieka, tam gdzie jest mnóstwo flaszek i jakichś tabletek, czyli 303, co już mówiłem. Czyli to nam daje, tutaj obok mam sobie spisane ładnie, to jest 202, to jest pierwszy, 201 to jest drugi, 301 to jest trzeci i 303 to jest czwarty. I mamy możliwość taką, że albo trzeba dodawać te cyfry, albo mnożyć. Ok, czyli 2 plus 2 to jest 4, 2 plus 1 to jest 3, 2, czy 2, 3 plus 1 to jest 4, 3 plus 3 jest 6. Dobra, czyli mamy pierwszy kod to jest 4, 3, 4, 6. Drugi byłby ten to 4, 2, 3, 9, dobra. To drugi kod to będzie 4, 2, 3, 9. Ok, są dwa kody. Trzeba podejść do któregoś z tych obesranych, gównianych drzwi na kod i spróbować otworzyć. Dobra, Operation Room 4. 3, 4, 6. Gówno! Dobra, zaczynamy jeszcze raz. 4, 2, 3, 9. Czyli jednak trzeba było pomnożyć, a nie dodać. Digit to mnożenie. Zapomniałem w ogóle tego słowa. To jest tak. Nie dość często to słyszę. Szczekawy są dość mile widziane w tej części Silent Hill, to znaczy ogólnie w tym dodatku do Half-Life'a. Krew tu fajnie zawsze wygląda, nawet jak na taki silnik gry. Piękne. Uwielbiam to skrzypienie. To jest takie klimatyczne, nie? Żeby nas zrobić nam klimat.
Dobre, dobre, klimatyczne. Wszędzie brud, wszędzie syf. Pobite telewizory. Room of Life. 3-5. Dobra, to też trzeba sobie zapisać. W ogóle teraz zapisuję wszystkie cyfry, jakie tu mam w tych pokojach, żeby pamiętać. Żeby pamiętać. Dlaczego żeby pamiętać? Bo mamy safe, który trzeba otworzyć. Na tym ostatnim piętrze mamy safe, który trzeba otworzyć. I on jest niby ważny. 35. Coś więcej tutaj? Znajdę? Nic nie znajdę, gówno znajdę. Okej. Wychodzę. Biegnę do windy. Winda jest spoko, bo jest fajnie zrobiona. Ta trzęsawa i... No jest fajna, fajna zrobiona, bardzo ładna. Ciekawe mnie, ile czasu potrzebują goście na takiego moda, żeby zrobić, tak? W takiej przeciętnej grupie 4-5 osób. Okej, 306. A nie, nie, 307. Dobra, 307 i w ogóle to był save. Save'uję, czemu nie? Lepiej kręki bardziej niż coś innego. To nie, to nie na trzecim piętrze. To bardziej na drugim mam się tu bawić. No dobra, czy jednak spieprzyłem już? Niepotrzebnie pojechałem na to piętro. Zmarnowane 2,5 minuty? Coś w tym guście? Pewnie tak. Marnotrawstwo czasu to jest coś, co ja nie za bardzo lubię. I aż się nieraz denerwuję, jak patrzę, że sam sobie też trochę zmarnowałem. Pięć. The riddle of rooms is very simple. You will solve it. Contain. Tak, contain. Tylko że, dobra, mamy Room of Life. 35. Room of Death jest jeden. I któryś z kibli był jeszcze innym roomem. I to był chyba damski. Tak, Room of Old Age. 4. Czyli tam było 1, tam była 4. Dobrze, czyli mamy 4 znowu cyfry, które nam dają całość i które powinniśmy wpisać. Save. Save zawsze musi być. Jestem wrażliwy na save'owanie. Za wrażliwy. Ogólnie jak tylko widzę save'a, to go po prostu tykam, no bo takie przyzwyczajenie już nabrałem. Dobra. Jest simple, tak? Room of Life. 35. Old Age była 4. 4. I Death była 1. Fuck! To nie działa. Dobra. 3. 5. 1. A czemu to nie działa? Czemu to nie działa?
No 35, równo w raj. Najpierw jest życie. Później jest old age. Fakt, coś przegapiłem? Chwileczkę, ja sobie tutaj robię ten cięcie. Bo coś chyba przegapiłem. Dobra, także wróciłem. Trochę tego świata przełaziłem. Tak można powiedzieć. I okej. Okay. Mamy pokój 207, który jest pokojem śmierci, czyli 1. Mamy ten 3-5. 3-5-1. Pięć, jeden. Fuck. Dlaczego to nie działa? Old age jest 4. Tak. Jedynka. Też nie działa. Przegajta, nie, nie, to musi działać. Jest trójka i piątka, to jest Room of Life. Później jest Room of Old Age. A walić to. Walę to. Wiem, że taki jeszcze na... takie drzwi jeszcze na elektryczny zamek były jeszcze na dole, na pierwszym piętrze. Albo w piwnicy? W piwnicy były. W piwnicy były. Tak, nie na drugie! Misklik! Dlaczego to się to robi? O, dobra. Hello. Dobra, i ciekawe, czy tutaj też będzie to działać. 4, 2, 3, 9. Albo 4, 3, 4, 6. Nie. Ale można iść na górę, żeby to sprawdzić. Może coś tutaj się zmieniło. Jesteśmy na pierwszym piętrze, czyli tutaj, gdzie wbiliśmy na dzień dobry. Director Office. Tu jest jakaś jego kartka. Tu jest za dużo cyfr chyba. Czy nie, mogę spróbować zapisać sobie to, bo może coś to będzie. 7, 8, 3, 3, D, 3, C. Może będzie coś, będę to potrzebował, nie wiadomo nigdy. Lepiej sobie to zatrzymać. Kitchen byłem. Director Office. To czy nie, Doctor Office, tam był Director Office. Nie mam klucza. Ale ja się założę, że ten klucz jest w tym obezranej szafce na górze, nie? Ale tam było wszystko odwrócone w tym Room of Old Age. Tam była czwórka, ale odwrócona czwórka rzymska. To jest szóstka. A to ma sens.
The bloody cycle of life begins at birth. 3, 3, 5. Sześć. Jeden. Naprawdę. Naprawdę to musi być to, no. 3, 5, 4, 1. Nie, dobra. Idę łazić po pokojach znowu. Nie ma wyjścia. Room of Death. Jedynka. Dwieście sześć. Dobra, 206. Tego się nie da. Tu operacyjny. Proszę, w operacyjnym było co? Room of Life. 35. Trzy i pięć. Coś jeszcze tutaj było? Nie. Room of Old Age. 4. Czy nie, tutaj jest 6, ale to jest 4. To jest przemienione, czyli to jest 4. Na. Znowu. Specjalnie jest całe lustro, żeby patrzeć sobie w lustrzanym odbiciu. Coś tutaj pisze? Czy jest tutaj coś napisane? Kartka. Często dwa. To czytałem. To są tylko skargi od jednego z pacjentów. Walić skargi od pacjentów. No i tu jest there are no humans, there all want to kill me. Tak, ale nie ma żadnego room coś tam. Tylko jest tylko to. W męskim sraczu nic nie ma, nie? No nie ma nic, no. U nas jest porządek, u nas nie śmiecą. Kurde. Wbijamy na trzecie piętro. Szukamy jeszcze jakiegoś rooma. Bo musi się udać. Co się dzieje? Coś się popsuło? Fuck, niestabilność jak zwykle. No nie rób mi teraz tego, ja pierniczę. Jebany komputer. Dolta się z takim czymś.
O co ci chodzi, głupi komputerze? O co ci zaś chodzi? O co masz zaś ból dupy? Co, sterowniki znowu jakieś obesrane wyszły z GeForce'a? Wali mnie to! Broken, zaraz komputer będzie broken, jak będzie tak shadow... Ja pierniczę. Dobra. Coś się polepszyło. Coś tu pisze, nic nie pisze. No, zaraz mi coś rozwali, nie? Fajnie, że w ogóle tej babki tam już nie ma. Tej typiary przy drzwiach tam już nie ma przy tej kracie. Ale dalej słychać jej wyziewy. No co mi robisz, kurde? Co, program się zaczął buntować do nagrywania? Naprawdę? Dzisiaj, o tej porze, w takim momencie. To już sobie daruj, mistrzu, naprawdę, daruj. Coś tam centry. Trzy. Pięć. Cztery. Jeden. I coś nie działa. Tak powinno być. Tak powinno działać, nie wiem co nie działa. I'm done with this shit. I'm out. W tym momencie I'm out. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, nie, ja wracam. Jednak nie, trzeba to do końca. Czwórka. Trzydziestka. Piątka. Czwórka, jedynka. Taki powinien być podobno kod. Tak, sprawdziłem nawet na internecie, w gajdach. Dostałem klucz, który niestety też już wiem, do czego mi służy. Bo służy mi do drzwi na dole, do pokoju doktorów. Dalej w gajdę nie patrzyłem, a to tylko widziałem dlatego, że chciałem zobaczyć, co, jaki jednak działa ten kod, jaki jest dobry. Tylko czemu jest czwórka przed 35? Przecież tam jest... Life, później jest old age. No ale dobra, trudno, nie będę się wykłócał z tą grą. Ma jakieś swoje fobie, walić to. The key is fit. Okej, tu mamy następny kod. Tym kodem jest 4, 5, 7, 3. Dobra. I to jest kod. Dobra, do następnych drzwi zamykanych elektronicznie, czyli na samym dole. Czemu mi to robisz, gro? Czemu?
Jestem naprawdę wzburzony tym, jak ta gra mi działa. Będę to podkreślał przy każdej grze, że na tym obesranym kompie odpalałem Wieśka trójkę na ultra. I mnie to wali. Ma mi działać. Dobra, są drzwi. Jest nowy kod. 4, 5, 7, 3. Nie piszcie do mnie na tym obesranym, jebanym Discordzie. I tak nie odpowiem. Wow, super. Otworzyły się drzwi, wysunęło się jakiś truposz się wysunął, worek z trupem. Trudno, mój stryjek przy nich dłubał, mówił, że to nie jest jakaś wybitna praca, ale nie było źle. Nie było źle. Teraz tylko pytanie, do czego jest ten klucz, do czego klucz dostałem. To jest najlepsze pytanie, bo tego nie wiem. Przestań, gro, przestań w tym momencie, karwa, kawka, no. Zaklinam cię. Dostałem następny klucz. A ile pamiętam, u góry nic nie było, jak ktoś chyba na klucz. Także tu są jakieś dolne pomieszczenia. Nie wiem, może exit wreszcie. Door is stuck. Temu nie potrzeba klucza. Spróbuję tutaj. Może dzięki temu możemy już wyjść? Nie. Nie możemy wyjść. Doktor Office, ja w ogóle nie przejrzałem bardziej. Jest to coś ciekawego? Aha, zepsute, tak, dobra. No to nie wiem, co będą nawet zepsute. Coś jest? Nie ma nic. Nie najgorszy ten pokój doktorów. Mieli gdzie sobie usiąść. Na zadzie. Director Office, tu już też byłem. Dobra, czyli to musi być gdzieś indziej. Chyba, żeby... Chwila, nie, wszystkie drzwi muszę je ogarnąć. Nie mam w ogóle tej, dobra, okej. Nie mam klamki, no spoko, zdarza się. Gdzie piętro trzeba... posprawdzać wszystkie drzwi, naprawdę, ja nie pamiętam, nie patrzyłem, co to był za napis przy tamtych kluczach i teraz będę błąkał jak pieprzone dziecko w mgle. Dobra, to nie ma klamki. Operation Room byłem. Nie był jakiś mega ciekawy, zasejwuję. Tu są obligacje. O.
Nie, bo zaraz będę ciepał wszystko z solucji, jak się wkurzę i serio, to nie będzie nic miłego. Bo chciałbym sam do tego dojść, where I must go. I tak w ogóle, ale widzę, że ta gra nie daje mi jakichś sposobności na myślenie samemu. Tylko ma jakieś fochy pieprzone z nawet kluczami tymi, żeby no nie domyślisz się. No dobra, do tych elektrycznych mogłeś się domyślić. Mogłeś wszystko wykonać. Ale do tego cymbała... Nie za bardzo. Mi się coś wydaje, że jednak na samym dole coś będzie. Jakich kurna, nie wiem... Nie po to ja tutaj przyszedłem, po klucz, żeby później wyjść od tak. To mi nie pasuje. No niech będzie. Jest trzeci poziom. Najmniej chyba zwiedzany przeze mnie. Okej. Może tam coś jest. Nie wiem, nie znam się, zarobiony byłem. Nie patrzyłem. Nie mają klamki. Super. Do tego mogłem wbić. O! Oh my god. No. What the hell's going on? I gotta get out of here. W sumie, gościu, no, powiem ci, że no masz rację, musisz się stąd wydostać. Mark F3, it must be first floor. Czy gościu miał klucz? Tylko do czego? Nie ziewaj, głupia, bezdomna ździro, bo cię tutaj nawet nie ma. Ta gra mnie zaczyna triggerować przez to, jaka jest. To nie jest straszne. To jest wkurzające. I frustrujące odrobinę. Okej. It's free now. Nie mogę iść do góry, muszę iść w dół. Klaustrofobiczne pomieszczenia. Jej! Cieszę się jak małe dziecko. Tak naprawdę to odrobinę się boję już. Można powiedzieć, że ten taki lęk pierwszego stopnia został dokonany. Zostanie podtrzymany, jeżeli tu będzie coś creepy. O, kibel save. O, kibel bezpieczeństwa. Co jest? Przecież, ej, ale ja chciałem zasejwować. To nie był kibel bezpieczeństwa? To w takim razie co to było? Znowu syrena, znowu ciemność. What happened? Is this place even a hospital? To są te jego wewnętrzne kurna demony w mózgu. On jest ten narkomanem i on ma nawalone we łbie. Ale na dzisiaj to starczy. Na dzisiaj dotarliśmy do piekła, ta jest git. I tyle mi wystarczy.